Witamy Państwa w najnowszym wywiadzie na stronie Kontrrewolucja Narodowa. Nadajemy na żywo. Przede wszystkim proszę o odzew widzów, czy nas słyszycie, czy słyszycie też naszego gościa. Naszym gościem jest Kamil Cebulski, który ostatnio troszeczkę zasłynął w mediach, ale o tym pewnie powiemy troszeczkę później. Kamilu, słyszymy się? Coś tutaj chyba znowu poszło nie tak. Raz, dwa, trzy. Proszę Państwa, no, na razie takie troszeczkę problemy techniczne mamy. Za chwilę się tutaj połączymy jeszcze raz z Kamilem. Dobra. No, nie trzeba przedstawiać naszego gościa. Jest to przedsiębiorca, rektor uczelni Azbiro, a przede wszystkim publicysta. I dzisiaj tak sobie troszeczkę powiemy o wydarzeniach bieżących, o tym, co się stanie we Francji, być może o tym, co się stanie. O, tutaj coś mamy. Minutka, dobra, musimy chwilę poczekać. I może przybliżę Państwu no, taką sytuację, która się ostatnio stała. Kamil Cebulski nam zasłynął taką jedną koszulką. Tutaj zaraz sobie zobaczymy. No, gra gitara, ale Kamil mumia. No tak, troszkę nam te problemy techniczne się pojawiły. W takiej tutaj zaraz zobaczymy, jakiej koszulce się pojawił Kamil Cebulski. Zabijaj lewaków dla Chrystusa. Dobra, no. Połączenie odebrane. Za chwilę spróbujemy to wszystko wznowić. I oczywiście ja zgod mediów. Właściwie no tutaj o Kamilu napisały takie tuzy medialnej propagandy, że tak powiem, czyli Fakt, Pudelek, Na Temat, WP.pl i parę innych. Myślę, że zaraz o tym troszeczkę powiemy i się spróbujemy też zaraz z Kamilem Cebulskim połączyć jeszcze raz. Spróbuję zadzwonić. Także też proszę Państwa o zadawanie jakichś pytań. Myślę, że to mniej więcej potrwa no tak do godziny. O, witam Ciebie, Kamilu, słyszymy się? Hej, 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 O, coś się słyszymy się. odbiło. Jednak stara dobra komórka chyba A, no to dajemy będzie działała na najlepiej. komórce. Dobra, ja to spróbuję jeszcze tutaj dać to gdzieś na pełny ekran. O, tutaj chyba. Dobra, fajnie. No ja Cię, Kamil, troszeczkę już przedstawiłem, zresztą jesteś osobą. Aha, już jesteśmy. No to witam wszystkich Już, tak, serdecznie. już jesteśmy Kłaniam na się żywo niezmiernie tutaj. nisko. Cześć. Tutaj wszystko, wiesz, już leci na żywo. O tej sprawie, powiedziałem tak troszeczkę naszym widzom, o tej sprawie, która tak wynikła ostatnio w mediach i ta słynna koszulka, ale chciałbym do tego się odnieść troszeczkę później. Powiedz, no jesteś publicystą, przedsiębiorcą, rektorem uczelni, Azbiro, jak wiemy, ale też, no, mnie interesuje, powiedzmy, twoja taka aktywność publicystyczna. Jako publicysty chciałbym ciebie zapytać o takie sprawy bieżące. Na przykład tutaj wybory we Francji. Wiemy, że prawdopodobnie wygra międzynarodowy socjalista, a rywalem jest narodowa socjalistka, jak niektórzy mówią. Ciężki wybór, co? I powiedz, jak ty się zapatrujesz ogólnie na tę sytuację we Francji, na te wybory? Czy masz faworyta, czy to cię kompletnie nie interesuje? Wiesz, to szczerze powiedziawszy, to faworyta nie mam, bo jak sam powiedziałeś, mamy do wyboru partię nacjonalistyczną, tak, socjalistyczną i z drugiej strony de facto to samo, tylko można wybrać, czy to jest, wiesz, Europa będzie, że tak powiem, ściskać tą wolność, czy to zrobią sami Francuzi. Więc na dobrą sprawę. Bez różnicy, jednak no, jest ten argument u Le Pen, że, no, że tą politykę imigracyjną troszeczkę ukróci, więc to wydaje się takim sensowniejszym rozdaniem. Powiedz, tak jako też no, wolnościowiec, ale właśnie tak może jako bardziej publicysta cały czas. Niektórzy mówią, że wygrana Le Pen byłaby niekorzystna długofalowo dla Polski, ponieważ tutaj ona zbliżyłaby się z Rosją i tak dalej. To by było dosyć niekorzystne według niektórych. Powiedz, czy w ogóle uważasz, że teraz nie powinniśmy na przykład
stworzyć takiego gdzieś w Europie frontu jednak przeciwko globalistom i mamy takie tendencje, które do tego jakoś dążą. Czy obawiasz się na przykład, jeżeli wygrałaby Le Pen, tego zbliżenia z Rosją? Wiesz co, chyba aż tak głęboko moja znajomość tej polityki francuskiej nie idzie. Sprawy takie głębsze zostawiam ludziom, którzy się na tym znają. Ja się raczej skupiam na wolności gospodarczej głównie, no bo de facto to jest jedna z najważniejszych wolności. I nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Więc tyle, nie będę za bardzo W tutaj porządku. wybredny. Na polityce międzynarodowej to ja się nie znam za bardzo. No to wracamy może na te pole Twojej aktywności publicystycznej, ale Ty też zrobiłeś taką prezentację na temat RPA. I tam Tak jest. powiedziałeś o tym, że w RPA wydarzyło się troszeczkę to samo, co dzieje się dzisiaj w Europie Zachodniej, między innymi we Francji, czyli napływ pewnej ludności, która jest o wiele bardziej aktywna demograficznie. Czy mógłbyś też coś na ten temat nam powiedzieć? Jak to widzisz tutaj w To Francji? znaczy, w sytuacji w RPA, no to można. No jest na pewno wiele przenośni do naszego świata obecnego. Tylko pytanie, gdzie się tych przenośni doszukamy, tak? Bo narracja, jaką mamy w RPA, mówi nam o tym, że tam mieszkali sobie czarni ludzie i przybyli biali i wybili tych białych, tak? I zapanował niewolnictwo, zapanowało i jedni drugich wykorzystywali. No, nie do końca to jest prawda, bo kiedy biali przybyli do wybrzeży RPA, to ten obszar zamieszkiwali Bushmeni, ludzie, którzy w swoim języku, może nie we wszystkich plemionach buszmeńskich, ale są plemiona, które mają tylko liczebniki 1, 2 i wiele, No. tak? Wszystko powyżej to już dla nich była abstrakcja. Bardzo prymitywne i pokojowe plemiona, które używały takiego języka klik, tak? Czyli no, dzisiejsi Bushmeni, Aborygeni w Australii podobnie. I w tym samym czasie, kiedy biali tam napłynęli z północy, ze śródlądu afrykańskiego, lud Bantu zaczął wkraczać na południe, ponieważ lud Bantu dostał, czy wyhandlował, czy przejął no, sztukę wytwarzania narzędzi metalowych. Jak na narzędzi oczywiście nie tylko narzędzi broni także, więc no, trudno było z nimi walczyć i przez jakieś 1000 z haczykiem lat z nabrzeża Kongo cała ta ludność Bantu się przemieszczała na południe, na południe, na południe coraz bardziej. I mniej więcej 100 lat po tym, jak biali wylądowali w RPA, no po 100 latach w RPA mieszkało tam 1000-2000 białych, więc to nie była jakaś taka wielka, wielka kolonia. Ale po tych 100 latach dopiero nawiązano na jakiejś tam wyprawie w głąb lądu pierwszy kontakt z ludami Bantu. Czyli można by powiedzieć, że dwie grupy imigrantów, można powiedzieć nawet troszeczkę jedni agresywni i drudzy, dosyć, tak, spotkali się, no i zaczęło między nimi iskrzyć. I tutaj też odnośnie niewolnictwa w RPA nie było niewolnictwa czarnych, przynajmniej jak burowie tam rządzili, ponieważ kodeks kompanii handlowej holenderskiej, która założyła tą kolonię, po prostu zakazywał brania w niewolę ludności tutejszej, tak, żeby nie generować konfliktów. Jeżeli ktoś chciał mieć niewolnika, to oczywiście mógł to zrobić, ale musiał go sprowadzić aże z Madagaskaru Czyli ta i często historia się po prostu nie opłacało. troszeczkę inna niż czasem tak w tych poprawnie politycznych To znaczy, polskich wiesz co, mediach. to może być ta historia dobra, jeżeli spojrzymy na ludzi białych jako białych i na czarnych jako czarnych, tak? Ale my w Europie no, nie możemy powiedzieć, że mamy jeden naród, mamy wiele narodów, mamy Polaków, Niemców pokłóconych, Polaków, Rosjan pokłóconych, i tam Hiszpanie, Anglicy i wiesz, to są wiele różnych narodowości, jedni nie lubią innych i tak dalej, więc nie możemy nigdy patrzeć także na czarne plemiona w Afryce.
Więc to też są różni ludzie o różnych charakterach i tak dalej, i tak dalej. Więc no, te plemiona, które tam rzeczywiście były jako pierwsze, buszmeńskie, no, zostały wyparte raz po trochu ze strony białych, raz po trochu ze strony czarnych. Dzisiaj około 100 tysięcy, nawet mniej, z Wikipedii pisze, że tych oryginalnych mieszkańców tamtych regionów troszeczkę mieszka na pustyni Kalahari, czyli tam, gdzie nikt nie chce mieszkać, tam się jeszcze Czyli jeszcze przestroga osadza. dla Europejczyków. Nie wpuszczajcie muzułmanów, będziecie mieszkać na pustyni, tak powiem, użarcząc Ale ostatnio. wiesz, co jest bardzo podobne? Bardzo podobna jest liczebność w ogóle w RPA, stosunek ludności białej do czarnej. Od 1800 któregoś roku, kiedy RPA zostało, RPA, ja tak mówię, RPA, no wtedy kolonia ta holenderska została podbita przez Brytyjczyków. Brytyjczycy rzeczywiście już wprowadzili niewolnictwo, zresztą spróbowali kłócić ludność białą z czarną, według reguły dzieli rząd i tak dalej. I ciekawe jest, że oni co 10 lat przeprowadzali cenzus, czyli liczyli, ile jest jakiej ludności. I bardzo ładnie widać, że w ciągu 100 lat, jeżeli, nie pamiętam dokładnie cyferek, ale jakieś 100 lat temu jeszcze, powiedzmy, ludności czarnej i białej było tyle samo, tak po 100 latach biali stanowią zaledwie, nie pamiętam, 6% czy 12, 13, no w każdym bądź razie mniej więcej tak. I broń Boże, to nie było tylko to, że jak się mówi, tamtejsza ludność rozmnażała się jak islamiści tutaj w Europie. Nie. Tak oczywiście też było, aczkolwiek duża była imigracja. Duża była imigracja z północy, ponieważ no, na południu było najwięcej białych, czyli przypłynęła cywilizacja, odkrycia naukowe i tak dalej, i tak dalej. I zaczęła być gospodarka, tak? Więc tam się dobrze żyło, ludzie z północy imigrowali na tereny RPA, bardzo, bardzo, bardzo silnie emigrowali. A największa fala była zaraz po przejęciu władzy przez apartheid, ponieważ, no właśnie, bo Burowie, którzy tam byli, zostali podbici przez Anglików, a Anglicy byli troszeczkę bardzo proniewolniczy i tak dalej, można by powiedzieć w takim slangu. A potem mniej więcej zaraz po II wojnie światowej do realnej władzy doszła partia apartheidu, tak? No Jezu, zapomniałem, jak się nazywa, i zluzowała trochę i zaczęła wpuszczać ludzi Ale z zewnątrz. to też jest I jakaś analogia z dzisiejszymi czasami, bo też mamy ogromną falę imigracji, można powiedzieć, oprócz tego dokładnie, ruchu więc tutaj demograficznego. można się tutaj, że tak powiem, doszukiwać pewnych przenośni do Europy. Tutaj na częste pytanie lewaków, który kraj jest najbardziej taki socjalny, gdzie jest największa redystrybucja dóbr, no to właśnie w RPA, ponieważ 99% wpływów podatkowych do budżetu pochodzi od 6% społeczeństwa. No, nie było badań, jakiego koloru skóry była ta... Możemy się domyślać. Tak? No, ale tak jest. Natomiast blisko 40% ludzi otrzymuje jakąkolwiek pomoc od państwa, zasiłki, nie zasiłki, oczywiście największe zasiłki są na matki wychowujące samotnie dzieci, tak, to jest chyba w każdym dzisiejszym kraju. Ktoś może powiedzieć, czemu o tym RPA mówicie, no przypomnę, że tak troszeczkę jest, ale wiesz co, ale no właśnie. Chcę nawiązać do jednej rzeczy, bo dzisiaj jeszcze nie mam takiej informacji, co będzie w tej sprawie, ale miał wyjść na wolność Janusz Waluś. Miała zostać zorganizowana demonstracja poparcia i tam strasznie dużo było lewactwa, które strasznie tam no, pieniło się wręcz, jak to tutaj ludzie śmieją demonstrować, powiedzmy, no, poparcie dla Janusza Walusia, czy może nie poparcie, ale to, żeby on wreszcie wyszedł z więzienia w RPA. A co ty sądzisz jako tak, no, powiem, znawca tej sprawy w RPA o Januszu Walusiu, Jasne. O tym, co zrobił i tak dalej? Znaczy, znawca. Słuchaj, nie do końca jestem znawcą. Trochę interesów w Afryce prowadziłem, tam spędziłem
No nie wiem, tak około 9 miesięcy. Ja Ale jednak chyba widzę wiesz w mojej więcej niż opinii. przeciętny człowiek. W RPA byłem zaledwie 6 czy 8 dni, więc za bardzo nie wiem, ale rzeczywiście do prezentacji się trochę przygotowywałem i mam wielu znajomych Afrykanerów, którzy uciekają stamtąd, ponieważ dzisiaj biali farmerzy giną. Prawdopodobieństwo śmierci białego farmera jest większe niż żołnierzy amerykańskich podczas wojny w Wietnamie. Tak? Większy odsetek białych farmerów ginie niż tam. Ale mówiłeś o Walusiu. Tak. Słuchaj, być może Waluś doprowadził do tego, że dzisiejsze RPA jest tak jak dzisiejsze RPA, a nie jak Korea Północna. Bo tak, Kongres Narodowy jest bardzo rasistowską partią, jest partią socjalną, można by powiedzieć nawet socjalistyczną, bo bardzo dużo sektora gospodarki należy do państwa ciągle. Co prawda nie znacjonalizował farm, tak? Więc to jest jakiś tam plus dla niego, ale tak naprawdę te kilkadziesiąt lat temu, kiedy te przemiany miały miejsce, no to właśnie Hani, którego zamordował Waluś, tak? No to była ta opcja komunistyczna, tak? Ta opcja a la Mugabe, tak? A la te uny całe w Koreach, tak? Więc to było dokładnie to, więc być może na to miało wpływ, tak? Przepraszam. Coś tutaj straciliśmy na razie połączenie internetowe. Zaraz jeszcze raz się połączymy, a w tym czasie proszę o zadawanie pytań też do naszego gościa. Cześć, na razie chyba się nie słyszymy. Troszeczkę tutaj taka. Okej. O, słyszymy się już? No, ja cię słyszę cały czas. Aha, dobra, bo trochę coś nam uciekło, ale no, bywa. Spontaniczny Technologia wywiad, można powiedzieć. Technologia zawodna jest. Co jest najbardziej przerażające, no to na przykładzie Francji na przykład wiemy, że jeden z kandydatów oferował 100% podatku dla najbogatszych, tak? I otrzymał sporo głosów. No właśnie, to jest horrendalne, że utrzymał sporo głosów, ale kiedy przeniesiemy to do RPA, tam takim grupą opozycyjną jest Julius Malema. I on takie dwa fakty na jego cześć podczas kampanii promocyjnej, tak podczas kampanii wyborczej, mówił, że nie jesteśmy za tym, aby zabić wszystkich białych, przynajmniej na razie. Tak? I wyobraź sobie, na YouTubie można to znaleźć, Julius Malema, są sobie w kiszecie i on takie hasła ma, a na plakatach wyborczych miał napis, że z pamięci mówię, prawdziwy rewolucjonista to powinien być zimną maszyną do zabijania napędzaną przez czystą nienawiść. Czyli kompletny komunistyczny beton. A nie, wiesz, to jest już, wiesz, ja niby podrzekałem do tak, takiego zaraz parafrazując, wiesz, transparenty chrześcijan, którzy byli za wojną w Wietnamie, tak? A tutaj masz człowieka, który wiesz, nieotwarcie mówi na wiecach, angażuje się w politykę i ostatnio głosowało na niego 7-8% głosów, a najprawdopodobniej w kolejnych wyborach dostanie więcej, bo jedna z partii tam się podzieli i pewnie elektoratem też się podzieli. Więc wyobraź sobie życie w kraju, gdzie 1 na 10 wyborców, tak, jedna osoba na 10 marzy o tym, żeby wybijać czarnych, białych. No to faktycznie. Taka jest sytuacja w RPA. Ale cały czas mi się troszeczkę te skojarzenia z Francją już na poły zislamizowaną troszkę, jak to powiedziałeś, nasuwają. A teraz, no dobrze, może przejdźmy do tego tematu, który też wielu ludzi... Zrobiłem kiedyś takiego mema, gdzie narysowałem dryf kontynentów i Francja była w Afryce właśnie. Coś w tym jest. A teraz może przejdziemy do tego tematu, który też pewnie wielu ludzi interesuje. No nie chciałbym jakoś samego tego faktu twojego zdjęcia słynnego już drążyć jakoś, ale w takiej może troszeczkę szerszej perspektywie. Powiedz, czy uważasz, że dzisiaj ogólnie w tych wolnościowych ruchach i czy ogólnie w chrześcijaństwie jest za mało radykalizmu? No jesteś taką osobą, która nie stroni od jakichś radykalnych takich powiedzmy różnych stwierdzeń i tak dalej. No, także ta koszulka była takim powiedzmy gestem. Nie, wiesz co, wcale mi się tak nie wydaje. To znaczy z jednej strony mi się wydaje, z drugiej nie. To znaczy, wiesz,
Na pewno chcielibyśmy, żeby zapanowała jakaś normalność, tak? Czyli powiedzmy podatki jak najbardziej na wojsko, milicję i tak dalej, i tak dalej. I na rzeczy takie wspólne, już dajmy te drogi, tak? Okej, okay, już idźmy na kompromis, tak? Po drodze każdy jeździ i tak dalej. Jeżeli podatki idą na rzeczy wspólne, to całkiem okej. Okay. Jeżeli na zasiłki i dotacje i tak dalej, no to już nie tak bardzo. I załóżmy, że to jest taka normalność, którą opisywałem, tak? Jeżeli z każdej strony, z lewa idzie taka narracja, że musimy iść dalej, musimy zabierać więcej pieniędzy, więcej, czyli jeżeli lewo idzie bardziej w ekstremę, to jeżeli chcemy to wyrównać, no to musimy ciągnąć trochę bardziej, tak? I czy my tego potrzebujemy? Nie, nie sądzę, że my aż tak bardzo tego potrzebujemy. Rozsądek to jest to, co powinno być. No jednak to jest kontrrewolucja, tak jak twój portal. Kontrrewolucja, czyli coś, co się odnosi do czegoś, czyli odpowiedź na coś. I całe te ruchy prawostronne, które się radykalizują, to po prostu to jest pewien taki wołanie rozpaczy, tak? Że chcą być święci od najbardziej świętej osoby i iść jeszcze bardziej, żeby ten sznurek ciągnąć, bo jak jest ten konkurs na liny, no to jedna osoba mocno ciągnie, to druga musi ciągnąć w swoją stronę jeszcze bardziej, a tak naprawdę gdzieś po środku powinni się spotkać. Więc czy my potrzebujemy? Nie sądzę, ale też trzeba zdefiniować, co to jest w ogóle radykalizm, no bo według mnie cały Kościół poszedł ostro w lewo, mamy Franciszka, komucha, tak? I ja ostatnio, jak spotykam jakiegoś księdza, to pierwsze się, tak dla żartów oczywiście, pół żartem, jak widzę, że normalny człowiek, to się pytam, czy ksiądz jest z tych wierzących. I często odpowiedzi zaskakują. W ogóle świat wychodzi, wiesz, odwraca się do góry nogami. MIT, uczelnia, jedna z najlepszych uczelni na... Coś nam znowu chyba, coś na jakieś chyba tutaj służby działają. O, słychać znowu. Taka chwila była przerwa. Okay. No, coś mówiłeś o MIT, o tym, że tak, się... Tak, MIT wydała książkę Komunizm dla dzieci, tak? Więc ta idea jest już w ogóle na świecie, no tak, hołubiona, że mogą te stare czasy wrócić. Aczkolwiek nawet w Polsce nie jest zakazane szerzenie komunizmu, wyobraź sobie. Jest zakazane szerzenie totalitaryzmów, ale jeżeli do komunizmu dojdziemy przez demokratyczne głosowanie, to jak najbardziej to jest możliwe i jak najbardziej w Polsce działa partia komunistyczna. Nic nie robi, ale ponieważ w statucie nie ma, że wiesz, zdobędziemy broń, zmagazynujemy 50 tysięcy kałasznikowów jak Allende w Chile, tak? Czy Mandela w RPA, bo jak Mandelę złapano, to przy nim znaleziono, nie pamiętam, czy 50 tysięcy min, czy 5 tysięcy min przeciwczołgowych, czy przeciwpiechotnych, które montowano do zamachów terrorystycznych, tak? Bo Mandela ponad 150 zamachów przeprowadził albo zaplanował. To podczas jego dowództwa takiego wojowniczego skrzydła terrorystycznego Kongresu Narodowego, to były dwa zamachy. Zamach był co drugi dzień po prostu. O. Tak? Więc taki komunizm jest zakazany. Dojście do komunizmu taką drogą jest zakazane w Polsce, ale demokratyczną drogą wcale nie. Wiesz co, tak, wracając do tego napisu, ja tak wcale nie poczułem, że ten napis jest jakiś zbyt radykalny. Wiadomo, że media swoje wyolbrzymiają, ale święty Tomasz z Akwinu mówił o tym, że dlaczego jest potrzebna kara śmierci, zwłaszcza dla heretyków? Dlatego, że heretycy oddalają ludzi od zbawienia, czyli przybliżają do wiecznego potępienia. A cóż, jeżeli wierzymy, oczywiście może być gorsze od wiecznego potępienia. Może podobnie jest z komunizmem, z lewactwem, z takimi ideologiami niesłychanie destrukcyjnymi, które nie tylko niszczą, powiedzmy, nas materialnie, ale także mentalnie. Rozumiem, nie chcesz, nie wiem. Może wracać. Nie to, że nie chcę wracać, wiesz, bo tak, wiesz,
Nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego bogaci ludzie, którzy się gdzieś dorobili, zakładając swoje firmy, w ogóle te firmy prowadzą. Bo wiesz, większość ludzi marzy, żeby dożyć do takiego momentu, gdzie wiesz, zbuduje sobie dom, założy fajną rodzinę, będzie miało samochody i tak dalej. I wtedy się jakoś tak traci motywację do działania, ale wyobraź sobie, że żeby do tego dotrzeć, musisz zatrudniać 100, 200, 300 osób, tak? I po pewnym czasie tak naprawdę żal tobie tego, że jak ty tą firmę sprzedasz, zamkniesz cokolwiek, to ci ludzie, twoi przyjaciele, z którymi pracujesz na co dzień, no, mogą stracić pracę, tak? I nie jedziesz sobie na roczne wakacje w Tajlandii. Coś znowu, zaraz pewnie nam się włączy. Okej. Okay. O, dobra, jest. No takie okay. Krótkie mamy jakieś przerwy, ale okay. Damy radę, dobra. I wiesz, to ja tak trochę się poczułem bardzo podobnie, bo cholera, trochę stałem się rozpoznawalny i wiem, że pewne rzeczy, które gdzieś tam publikuję, mogą pomóc mi jako osobie zrealizować swoje własne plany, ale z drugiej strony mogą zaszkodzić różnym ludziom dookoła, których plany mnie może nie do końca obchodzą, ale no leżą mi w pewnym sensie na sercu, tak? I nie wiem, czy aż takie radykalizowanie no, pomaga. Czy powinniśmy wrócić do kary śmierci za poglądy? O, no zdecydowanie nie zależy jakie tak, poglądy, wiesz, tak? Ja troszeczkę tak jeżeli, to przeniosłem, bo oczywiście nie chodzi o jeżeli, karę śmierci. Jeżeli mówimy o takim malenie z RPA, to jak najbardziej, tak? Ale jeżeli mamy ludzi, którzy gdzieś tam są adwokatem tego, żeby okradać jednego człowieka i dać drugiemu, no to za takie adwokactwo, no to on jest adwokatem kary kradzieży, tak? On nie jest adwokatem zabójstwa, więc kara jak za kradzież może trochę łagodniejsza według mnie powinna być. Wiesz co, mi chodziło może bardziej o to, że dzisiaj być może. Może nie dzisiaj, ale niedługo staniemy pod taką, powiedzmy, w takiej sytuacji będziemy, że będziemy musieli użyć broni na przykład, no tak czy po prostu bronić się przed ludźmi. Oj, nie sądzę, nie sądzę, że te czasy szybko zabić przyjdą. I tak dalej. No. Wiesz, to nie sądzę, że te czasy szybko przyjdą. Wiesz co, broń w Polsce jest dosyć łatwo dostępna. Wiem, że dużo ludzi marudzi, że to jest jakoś trudne, ale nie znam osoby, która w zasadzie dwa weekendy, może trzy wystarczą, żeby sobie broń w domu mieć, tak? I po prostu ludziom się nie chce. To jest to, że ludziom się nie chce. A dwa, niebezpiecznie jest posiadać broń, bo jeszcze można się obronić przed kimś, a jak się obroni przed kimś, no to w polskim prawie, no to raczej, no, raczej do więzienia pójdziemy niż będziemy choć chwaleni. Minister Ziobro zapowiedział pewne zmiany w tym względzie. Miejmy nadzieję, że wiesz, pozostanie na zapowiedzi. Staram się nie rozmawiać o planach polityków, bo to jest, wiesz, PiS na początku bardzo ładnie zapowiadał zmiany dla przedsiębiorców, że zlikwiduje ten 1000 zł ryczałtu ZUS-u, tak, że jak będzie firma miała przychody do 6000, to jakieś tam proporcje zrobi, to 2 lata temu było, potem to się nazywał jeden podatek, mający tam 40% czy ileś, tak? Więc wiesz, zrobią jedną taką małą rzecz, rozgadują o tym, ale żeby to przeszło, a do tego muszą dołączyć 10 popsujek i wszystko jest na rzeczy. No mamy rząd socjalistyczny, który swoją utopię widzi bardziej na lewo niż jest teraz, więc nie sądzę, żeby przeszedł jakikolwiek projekt taki bardziej na prawo, tak? Czyli tak powiem, który się podoba ludziom o naszym światopoglądzie. Aczkolwiek no kilka propozycji ciekawych zawsze jest, tylko cholera, to jest zawsze gdzieś wymieszane z 10 popsujkami. Przypominam naszym widzom, że można zadawać pytania naszemu gościowi po takim, powiedzmy, głównym tym naszej rozmowie, po głównej rozmowie je zadamy. Kamilu, powiedz, jak już jesteśmy na tym poletku polskiej polityki,
Co sądzisz o dzisiejszej kondycji partii wolnościowych w Polsce? Co sądzisz o partii Wolność, o odejściu Wiplera? Czy to w ogóle są jakieś szanse dla wolnościowców na to, żeby, no, żeby coś powiedzmy tutaj się ruszyło w tych palących kwestiach? Tak, rozmnażamy się przez podział, tak? Tak. No, tydzień temu mieliśmy tutaj właśnie wywiad z Arturem Kalbarczykiem, który Tak, wiem, oglądałem. coś tam próbuje robić. Oglądałem, no słuchaj, no są inicjatywy, żeby to jakoś powstać, wiesz. Nie wiem, czy taka, jakaś taka poważniejsza krytyka publiczna ma w ogóle sens i sprzyja środowisku. Wiesz, ja jestem przedsiębiorcą, okej? Mnie rynek osądza i jak ja bym robił logo, ile już, 9 miesięcy? No coś może No w właśnie, tym więc miejscu. no, mnie to tak boli po prostu, że mądrzy ludzie nie potrafią zorganizować sprawnie działającego, nie wiem, sekretariatu albo, nie wiem, zlecić prostej rzeczy albo zbudować w ogóle społeczności. No bo kiedy się przyjrzysz do tego, co my zbudowaliśmy w Asbiro, co już w zasadzie fajnie samo funkcjonuje beze mnie, to no, mamy więcej wykładowców niż największa partia wolnościowa ma członków. I to mamy takich wykładowców, którzy do nas przyjeżdżają za swoje pieniądze, robiąc wykłady i tak dalej, i tak dalej. Więc no, można wiele rzeczy zrobić ze społecznością. Szkoda, że to nie jest wykorzystywane. Ale może prędzej czy później się ktoś pojawi, taki ktoś o takim drygu przedsiębiorczym i który no zorganizuje kilka rzeczy, nie wiem, może puści kilkoma kurwami do ludzi, ich zmobilizuje do pracy. Aczkolwiek ja sobie też zdaję sprawę, że troszeczkę inaczej się zarządza fundacją, stowarzyszeniem czy tam organizacją, gdzie ludzie wolontaryjnie przychodzą. A zupełnie inaczej się zarządza armią współpracowników, tak, których no, jakimś tam wspólnym celem jest wspólna działalność gospodarcza i których łączy nie tylko wspólny cel, taki oddalony o dziesiątki lat, tak, jak zdobycie tych 5%, tak, a potem może 20%, tylko po prostu taki obecny cel na wyciągnięcie ręki, czyli pensja, tak. Więc no ja gorąco kibicuję. No ten okres bez wyborów trochę się okazał zabójczy. No ale jakieś tam wybory się zbliżają i na pewno coraz większa presja będzie na liderów tych wszystkich ruchów wolnościowych. Może się zjednoczą, może nie, nie wiem, ale ostro kibicuję. A powiedz, co sądzisz o Pawle Kukizie? On wprowadził paru posłów wolnościowych do Sejmu, m.in. Jacka Wilka. No, Jacek Wilk dosyć tak prężnie działa. Co o No, tym projekcie słuchaj, Kukiza właśnie w ogóle sądzisz? no to chyba największy sukces wolnościowców, tak? Że no wprowadziło się trochę tych ludzi. Jak ostatnio mieliśmy tylko tubę Wiplera w Sejmie. Nawet kiedyś takiego mema zrobiłem, że byłem u kolegi, który ma kilka tysięcy świń, zrobiłem sobie zdjęcie na tle świń i napisałem, że byłem w Sejmie, ale Przemka tam nie było. I wiesz, no teraz mamy tych posłów więcej. Kto wie, no na pewno jeżeli spojrzymy na wszelkie trendy, no to idziemy w dobrą stronę, no bo młodzi ludzie coraz częściej są wolnościowcami. Kiedy ja dużo w Stanach przebywam, w Anglii i tak dalej, no to wiesz, 80% młodych, no to Bernie Sanders, tak, z mojej oceny, ja jak z nimi rozmawiam, więc no u nas jednak te ile, 40-30% wśród młodych, no to jednak mają jakieś takie organizacje wolnościowe. Nawet czytałem, że jakiś artykuł niedawno, że Polacy są jedyną nacją, której zwolennicy zakazu imigracji tych uchodźców, nachodźców, jakkolwiek to To nazwiemy, najeźdźców. przeważają nad zwolennikami. To jest jedyny kraj w Europie podobno. No proszę, no to takie wieści. A co sądzisz o Korwinie jako postaci? Bo chyba już troszeczkę odchodzi. No wiadomo,
Ja tak się trochę śmieję, że to jest taka idealna wersja mnie, można by powiedzieć, w polityce, bo no ja jestem programistą, czyli w pewien sposób autystykiem. Programiści to jest taki naprawdę specyficzny typ ludzi z ciężkim humorem, ciężko sarkastycznym, tak? I tak widzę trochę swoje odzwierciedlenie i zawsze, kiedy gdzieś Janusz zrobi jakąś głupotę, to ja się cieszę, że dobrze, że do polityki nie poszedłem, bo wtedy dopiero zobaczylibyście moje błędy ortograficzne i różne wpadki, tak? Więc no, jakby nie patrzeć, nie ma, nie wiem, czy na świecie nie ma, nie wiem, będziemy teraz mieć na wykładach w czerwcu człowieka, który organizuje manifestacje na ludzi w Brazylii z książką Misesa w ręku, robi mowy organizacyjne, tak? Ale nie wiem chyba, czy na świecie jest jakiś kraj, gdzie jednak te 3-4% to jest taki bity wolnościowy beton, tak? Nie wiem nawet, czy w Stanach ta taka grupa, taka naprawdę wolnościowa, nie republikanie, którzy tam, no okej, okay, są troszeczkę bardziej wolnościowi od demokratów, tak? Ale nadal popierają i może niekoniecznie socjalizm, ale jakąś redystrybucję dosyć sporą. No nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie jest no taka wśród młodych taka miłość do wolności, no i to jest wielka zasługa właśnie Janusza tutaj. Tak, ja bym się zgodził z tym. To też taki vloger Sebastian Pitoń powiedział, że właśnie no, dzięki Januszowi Korwin-Mikke, on wiadomo nie jest politykiem jakimś, który mógłby odnieść, jak widzimy, sukces, ale jako ideolog, jako edukator, można powiedzieć, to się dosyć dobrze no tak, sprawdził. Dokładnie, tylko no, ludzie mają do niego pretensje, że no, zajmuje miejsce ludziom, którzy by tych kobiet tak nie obrażali, nie? I pytanie, czy my, jak już chcemy grać w demokrację, no to może zagrajmy w tą demokrację. Nie możemy grać, wiesz, w koszykówkę stosując zasady do piłki nożnej. Co prawda będziemy bardzo znani, rozpoznawalni, tak? Bo gazety będą o nas pisać, no ale jednak gramy w inną grę, więc dużo osób tutaj ma pewnego rodzaju no żal do Janusza. I ja to doskonale rozumiem, no ale z drugiej strony staram się też jakoś spojrzeć wyrozumiale. A widzisz, jakiegoś następcę Janusza Korwina-Mikke miałbyś Wippler, ale wiemy, że się wycofał z polityki. Może Kamil Zawiercki? Kto się wycofał, może wrócić. Nie, ja absolutnie nie. Ja bym był drugim Korwinem. Gafy bym strzelał co chwilę. Ja jestem za bardzo, wiesz, taki narwany. Ale może ty, nie? Może ty. No wiesz. Ja to wiesz, bardziej naprawdę w ruchu wolnościowym, jeżeli mamy te 2-3% ludzi, no to jest ładnych kilkaset tysięcy osób. Wśród nich jest wiele, wiele fajnych osób, którzy no, jak zdecydują się związać swoje życie właśnie od najmniejszych lat z jakąś polityką i nie popełnią jakichś większych błędów, no to naprawdę jest szansa. Aczkolwiek jest też taka tendencja, ja tak zauważyłem, że przed wyborami, jak były te różne listy kandydatów, to sobie tak przeglądałem tych kandydatów, szukałem ich na Facebookach, sobie lajkowałem, żeby tam śledzić, co tam się u nich dzieje. No wiesz, te 3 miesiące przed wyborami, to wiesz, zdjęcia w garniaku szczelą, nawet posta codziennie jakiegoś, zdjęcia, jak tam się uściskają z wyborcami, czy jak gdzieś manifestują przed ZUS-em. Ale wie, a potem wiesz, po wyborach cisza, nic się nie dzieje. I teraz sobie nawet kilka dni temu odświeżałem takie stare linki i wiesz, no ktoś tam równie publikuje, 2 lata nie publikuje. To raczej potrzebni są tacy długodystansowcy, no, być może tacy jak ja, którzy gdzieś tam od 2007 roku coś tam sobie w wolnej chwili publikują, no ale ja się do polityki nie gnam, bo ludzie by mieli do mnie taką samą pretensję jak do Janusza, że robi skecze. Trochę się tutaj czuję jak Wojtek Cejrowski, który gdzieś tam na spotkaniu z promotorami broni powiedział, że on chętnie pomoże, ale boi się, że jego wizerunek zaszkodzi sprawie, więc schowa się w cień i poczeka na sygnał, tak, kiedy będzie potrzebny. Więc taką samą strategię ja tutaj robię, jeżeli ktoś mnie zaprosi, to chętnie jadę, działam
ale sam się nigdzie nie pcham. Jak ktoś uzna, że to, co ja zrobiłem, to, co robię, to, w czym jestem dobry, komuś pomoże, no to ja bardzo chętnie, ale sam absolutnie nigdzie nie pcham się. No dobra, przejdziemy powoli może do pytań. Krzysztof Dzierżanowski, pozdrawiam. Też nasza rozmowa będzie wrzucona na kanał TAK TV. Pytanie do Kamila. Recepta na wygranie wyborów przez Partię Wolnościową w Polsce. Troszeczkę już na ten temat była mowa, ale może tak byś coś dodał. Na wygranie wyborów demokratycznych obawiam się, że muszę tutaj cię, Krzysztofie, trochę zmartwić. Nie sądzę, że taka wolność w naszym rozumieniu, czyli powiedzmy ten kompromis, te drogi zostawimy państwu, tak, ale nie będziemy dawać zasiłków i tak dalej. Nie sądzę, żeby była w ogóle możliwość wygrania, może bycia języczkiem uwagi, czy tak, to Janusz często mówi, żeby chociaż się dostać, mieć tych 30 posłów, z którymi koalicję się zrobi, tak? I gdzieś tam będzie się miało wpływ, bo takim jednym z największych odkryć ostatnich kilkunastu lat w dziedzinie, nie wiem, politologii, genetyki jest to, że poglądy polityczne są przenoszone genetycznie i dużo osób, zwłaszcza po naszej stronie, często chce argumentować, tak, i przekonać myśleniem, logiką, związkiem przyczynowo-skutkowym wprowadzenie pewnych idei i to się po prostu nie sprawdza. Też nagrałem taką długą prezentację. Nie wiem, czy wiecie, jeżeli neurolodzy, neurochirurdzy, no ci od mózgu, tak, przeskanują, takie badania robili, zeskanowali na dziesiątkach tysięcy osób mózgi ludziom, i na podstawie skanów mózgu mieli określić, czy głosowali na republikanów, czy na demokratów. I nie pamiętam, czy to było 71 i 6, tak, chyba 71 i 6, mogę się tam pomylić o 0,5%. Skuteczność była, tak? Gdyby to było losowane, no to byłoby 50 na 50, tak? A tak było 71 do 29, czyli zmiana ludzkich poglądów to nie jest to, że my kogoś przekonamy, tylko to jest po prostu wytworzenie się dodatkowych gramów, nie wiem, kilogramów to nie, ale jakichś gramów, miligramów, nie wiem, jakiejś struktury mięsa w mózgu, tak? To jest naprawdę bardzo trudne, może nawet niewykonalne. Przykro mi to twierdzić, ale wygrać wyborów raczej nie mamy szans, aczkolwiek ta strategia. Coś tak troszkę słabiej słychać, wiesz? Już jestem, tak, już. Tak, halo? Lepiej, słyszysz? Lepiej. Dobra. Ale to poczekaj, ta strategia, wiesz, może gdyby te wymogi, jakie Janusz stawia wyborcom odnośnie IQ i zdolności myślenia, jakby troszeczkę spuścił tego jeszcze 1%, żeby spuścił, tak? Żeby nie kazać ludziom liczenia, nie wiem, pochodnej z x kwadrat, tak? Tylko no, żeby umiejętność mózgowe wystarczyły na dodawaniu, odejmowaniu. I jeżeli naprawdę troszeczkę tu poluzujemy i to już możemy tą strategię mieć, że no, dojdziemy do jakiejś koalicji i na coś może będziemy mieli wpływ. Okej, oby tak było. Tu jeszcze zobaczymy, jakie jest pytanko. Widziałem tutaj na początku. Jak trzeba to. Coś o kolor zielony. O, witam panie Kamilu. Arkadiusz Kowalski. Witam panie Kamilu. Jaką rolę odgrywa w pana życiu kolor zielony? odgrywa taki, że to są kolory mojej uczelni, a ja się trochę stałem taką chodzącą reklamą, aczkolwiek już gdzieś tam od roku to się zmienia. I tutaj muszę was zmartwić, tu nie ma żadnej ideologii za tym, tylko po prostu poprosiłem grafika, żeby mi zaprojektował jakieś logo i powiedziałem, żeby sobie pooglądał loga innych uniwersytetów, takich znanych na świecie. I to przeważnie są jakieś herby, tarcze, jakieś takie cuda, no i on mi zaprojektował taką czarno-zieloną ten, no i tam po roku czy po dwóch sobie wymyśliłem, że może bym sobie zaczął tak się w logo ubierać, tak, i nie ma tutaj żadnej ukrytej historii,
Aczkolwiek możemy sobie wybrać, może sobie wymyślę kilka, jakiś konkurs zrobię, jak można uzasadnić kolor zielony, może to jest przeciwieństwo czerwonego, jak jesteśmy na światłach drogowych. O, to może być dobre uzasadnienie. Albo czerwonych sztandarów przeciwieństwo. No to przeciwieństwo czerwonych sztandarów to chyba żółte sztandary, nie? Z takim wężem Tak, i z takim don't treat on wężem. me, tak? Aczkolwiek ja mam taką fajną koszulkę, zrobiłem helikopter i don't treat on me, więc może taka droga też może być fajna. Więc no tyle, jeżeli chodzi o kolory. Dobra. Zuzanna Kołodziejska pisze nam troszeczkę nie na temat, ale może Pozdrawiam, parę Zuziu. słów o tym powiesz. Jak uczyć się programowania? Wiesz Powiem co, szczerze, mój nie brat wiem, też czy tego jest. się da nauczyć. Nie wiem, czy tego się da się da Kamil. nauczyć. Mój brat też jest no, początkującym, czy studentem na razie informatyki, uczy się programowania, więc też mnie interesuje, powiedzmy, podwójnie te pytanie. Mogę mu tam coś przekazać od siebie. Wiesz co, nie wiem, czy da się tego nauczyć. To trzeba mieć po prostu charakter. Bo programista to jest cecha charakteru, to nic innego. Trzeba być wyrzutkiem, trzeba być zakompleksionym, żeby nie wychodzić do ludzi, tylko siedzieć przy komputerze. Trzeba siedzieć przy nim, lubić to, trzeba się znudzić grami, no bo zawsze jak otrzymujemy komputer, to gramy, trzeba się tym znudzić i zacząć coś samemu tam w wieku 10-12 lat. To szybko wychodzi. Nie sądzę, żeby się dało nauczyć programować, tak? Aczkolwiek może gdzieś tam jakieś kwalifikacje można lepsze zdobyć i tak dalej, ale to trzeba mieć po prostu w sercu. To jest jak, nie wiem, jak artyści. No, ja nigdy nie nauczę się malować. Nigdy. Nie sądzę, żeby to było możliwe podobnie z programistami. Ale tutaj jest druga, że tak powiem, sprawa, tu głównie dla dziewczyn, które gdzieś tam być może marzą o programowaniu, aczkolwiek każda dziewczyna, z którą rozmawiałem, która mówiła, że jest. Przepraszam najmocniej. Która mówiła, że jest programistką, to jak zacząłem tak głębiej rozmawiać, to okej, to raczej taki front-end, raczej takie graficzne rzeczy, jakieś takie lżejsze zawsze były. I ja myślę, że no my jesteśmy takim zagłębiem programistów na cały świat, zgadza się. Kolega zakładał, nie wiem czy wiecie, taki znajomy Tadeusz Witkowicz zakładał firmę w Gdańsku w latach 90. Sprzedał ją, jak miał 200-300 osób, do Intela i po kilku latach Intel zatrudnia tylko i wyłącznie programistów w Gdańsku. I jak macie software Intela, procesor Intela, to oprogramowanie było w Gdańsku robione, nie wiem czy wiecie. Ale to są ludzie autystyczni. Tak? Znaczy ja tak mówię w przenośni, a autystyczni mający swój świat, czyli autyzm, czyli zaburzenia w komunikacji. I tak na dobrą sprawę, dobry biznes jest bardzo duża nisza wśród ludzi, którzy tłumaczą programistów na ludzki. Czyli organizują firmy, zajmują się sprzedażą, obsługą tego wszystkiego. Tego, co ci mądrzy ludzie potrafią zaprojektować. Tak? Z drugiej strony też potrzeby klienta potrafią wytłumaczyć tym ludziom, więc tyle. Nie sądzę, żeby programowania dało się nauczyć. Sam zresztą jestem dosyć kiepskim programistą, aczkolwiek no nie wiem, z 10 lat nie programowałem w niczym innym niż jakieś tam funkcje edytowałem w PHP, tak, więc tyle. Tyle, jeżeli chodzi o takie pytanie. Troszkę zboczyliśmy tak z tematu polityki i tak dalej, ale to może też jest ciekawe. Tutaj napisał Przemek Nadolnik. Co myślisz o... No tutaj tak napisał Naciololo. To troszkę... Nie lubię, powiem szczerze, tego określenia, bo mi się kojarzy z takimi grupami młodzieży korwinowej, że właśnie, tak powiem. Właśnie, musisz mi wytłumaczyć to pojęcie, no bo chodzi chyba pewnie chodzi o jakichś nacjonalistów. Chyba chodzi, no znaczy na pewno chodzi o nacjonalistów. Ale i... których nacjonalistów, tak? No tutaj ONR jeszcze by został wspomniany, więc... No, co sądzisz o ONR, ONR powiedzmy, tak to zadajmy. Wiesz co, nie wiem co sądzę, bo nie bardzo miałem z nimi styczność, aczkolwiek przeczytałem kilka dni temu te ich jakieś nowy manifest, jakiś taki był i wiesz co, z wieloma punktami tam się zgadzam. Na przykład jeżeli chodzi o pojęcie narodu, tak, czyli... No bo patrz, ja patrzę na państwo jako taką pewną organizację, takie stowarzyszenie ludzi, którzy dbają o własny interes, tak, banalne. I to tam jest, aczkolwiek no ta część socjalistyczna
No to tak trochę budzi mój strach, jeżeli chodzi o nacjonalistów, tak? Ale jest duża grupa ludzi, która no też mogłaby powiedzieć, że naród przede wszystkim, tak? Ale z drugiej strony dużo wolnego rynku. Ja na przykład nie mam problemu z jakąkolwiek imigracją, tak, ludzi do naszego kraju, tylko żeby to było jakoś mądrze zrobione. I nie wiem, dlaczego ktoś, kto mieszka u nas tam te 2-5 lat, nie mam pojęcia, może otrzymać obywatelstwo i głosować, tak? Dlaczego nie zrobić na przykład 2 pokolenia? To może by było, tak? No bo jeżeli my stworzyliśmy jakieś prawa i tak dalej, które przyciągają ludzi z zewnątrz, to czemu nie? Dlaczego mamy dawać jakieś zasiłki? Jeżeli ktoś przyjedzie do nas na miesiąc, 2, 3, pozna tutaj kogoś, nie wiem, założy biznes i potrafi się utrzymać, no to musi być mądra osoba i na pewno wnosi coś do społeczeństwa, tak? A jeżeli obniżymy poprzeczkę tej imigracji, tej przeprowadzki do Polski poprzez jakieś zasiłki i tak dalej, no to wtedy kończymy z takimi ludźmi, którzy no nic nie potrafią zrobić. A ty określiłbyś siebie jako nacjonalista? Co dla ciebie jest ważne, jeśli chodzi o, czy ogólnie ważna jest dla ciebie taka symbolika narodowa, nasza historia, tożsamość, tak troszeczkę z tych rzeczy mniej, powiedzmy, gospodarczych, ale bardziej może jako tożsamość. Wiesz co, tutaj ciężkie pytanie zadajesz, bo ja tak kiedyś byłem u Elizy Michalik w programie i tam mnie zapytała tak chyba na rozpoczęcie, nie pamiętam dokładnie, czy jestem patriotą. Odpowiedziałem oczywiście, że nie jestem, bo i jeżeli spojrzymy na definicję patrioty, bo dla lewaków patriota to jest taki ktoś, kto kocha państwo i zrobi wszystko dla tego państwa, nawet jakby to była nacjonalizacja wszystkich przedsiębiorstw, tak, to wiesz, jak ja kocham, to nie. Popatrz, co oni zrobili. No, każdy człowiek kocha miejsce swojego urodzenia tam, gdzie się wychował. No cholera, mamy sentyment do tego miejsca, lubimy znajomych, nie? A gdzie mamy najwięcej znajomych? No sąsiadów mamy najwięcej. Tych, co bliżej mieszkają, to każdy człowiek lubi sąsiadów, lubi to miejsce, gdzie się wychował, ponieważ zna tam każdy zakamarek, każde drzewo, każdy strumyk i tak dalej. I jak najbardziej w każdym z nas jest taki patriotyzm do tego miejsca, gdzie się wychował i do tych ludzi, z którymi się wychował. Więc jeżeli spojrzysz na to, że mi zależy na sąsiadach, i zależy mi na jakimś rozwoju i wyglądzie tego miejsca, gdzie się urodziłem i wychowałem, to oczywiście jestem. Ale jeżeli powiesz, że nacjonalista i tak dalej, no to jest taki, co kocha państwo i chce siłą narzucić nacjonalizację wszystkiego, no to tutaj z taką definicją się nie zgodzę. Aczkolwiek ja uważam, że państwo powinno używać więcej przemocy, ale w obronie takich zasad jak na przykład nie kradnij, tak? I tak dalej, i tak dalej. No ale to już jest... Czyli wracamy do słynnej koszulki. No nie, wiesz, to po prostu denerwuje mnie taka opieszałość, to, że sprawy sądowe mogą trwać 6 lat, 10 lat. Wyobraź sobie, ja miałem sprawę sądową za niewbity hak w dowodzie. Okay? Odebrałem samochód z salonu, 2 miesiące później w salonie zakładali hak, zapomnieli wbić pieczątkę, firma leasingowa to potem pokryła, że wzięła na siebie, że to jest ich błąd, nieważne. I niewbity hak w dowodzie. I wyobraź sobie, że miałem, nie pamiętam ile, ale tak pod 50 posiedzeń w mojej sprawie. O proszę, no to... Okay? Pod 50 posiedzeń, co 3 tygodnie przychodziło wezwanie do Rypina, do sądu. Ja oczywiście sprawę przegrałem, potem komornikowi nie udało się ściągnąć pieniędzy z konta, sprawa była zamieniona na areszt i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trwało 5 lat, 6 lat. I słuchaj, i najgorsze, wiesz, to jest to, że ja nic nie robiłem, po prostu przychodziły pisma, je odkładałem na półkę, czytałem, odkładałem na półkę. To nie jest to, że ja jakoś specjalnie wydłużałem to wszystko, tak? Tylko to po prostu tak samo z siebie. I wiesz, no ja jestem trochę za tym, żeby w takich przypadkach no to użyć troszeczkę przemocy, trochę to państwo powinno skuteczniej zareagować, bo ja wiem, że jak się zacznie ścigać takich ludzi, którzy nawet nie robiąc nic, tylko czytając pisma i odkładając na półkę, potrafią takie cuda robić,
no to trzeba tych ludzi doprowadzić trochę do porządku. Tak samo sprawy nie można wnieść, bo musisz znać adres oskarżonego. No to zupełnie bez sensu. Dlaczego nie zrobić takiego obowiązku, może niekoniecznie meldunkowego, czyli tam, gdzie przebywasz, musisz wpisać, bo zawsze musimy wiedzieć, do których drzwi zapukać o 6 rano. Nie, ale jeden prosty system w połączeniu nawet z tym PESEL-em zrobić adres, z którego zobowiązujesz się odbierać korespondencję. Okej? Okay? Prosta rzecz. Ja tu mogę skrzynkę pocztową podać, mogę podać imię, nazwisko Marysi, sąsiadki, kogokolwiek. Bardzo banalna rzecz, żeby zawsze można kogoś pozwać, nie pozwać, chociażby, tak? Masę takich drobnych rzeczy, no to uważam, że państwo powinno na tak troszeczkę silniejszą ręką no postraszyć, może nie wiem. Okej, no myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca. Chciałbym tylko jeszcze zaprosić widzów tutaj też na godzinę jutrzejszą, na 10, gdzie będzie taka transmisja mała na temat, no jeszcze zobaczę na jaki temat, może trochę filozofia kontrrewolucja. I powiedz Kamil, czy jeszcze coś chciałbyś naszym widzom właśnie przekazać? Tak, coś. No, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. I co, zapraszam do śledzenia tego, co robię. Co prawda w politykę jakoś tam za bardzo się nie pcham, ale czasami coś mądrego napiszę, a nawet nagram jakieś prezentacje. Zaraz będę nagrywał prezentację o zarobkach kobiet. Nie wiem, czy wiesz, kobiety, które nie mają dzieci i ani męża, zarabiają 117% tego, co mężczyźni, którzy nie mają dzieci i męża. O. No to dyskryminacja. Dyskryminacja, dokładnie. No ja na pewno nie zanudziłeś. Mamy tutaj komentarze, że fajny wywiad. Dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję za udział i polecam wszystkim oczywiście Kamila aktywności. Dzięki.